Kolejny piękny dzień, kochani. Śniadanie w ogrodzie, w towarzystwie. O, jak fajnie. A już niedługo do pracy. Co tutaj mamy? Jajecznicę z pieczarkami, z cebulką, dwie wasy z takim serkiem kremowym Dairyli, pół awokado i pomidorka. Staram się wam nagrać, wybaczcie ten nieład wokoło, tutaj co chwilę przelatuje wróbelek i się kąpię w tym, ale co się odwrócę, bo jestem bardzo blisko niego, to ucieka. A jak siedzę i słyszę tylko z tyłu takie fajne, wiecie, pluskanie wody. O, leci. Widzicie? Jest. A zaraz pies pogoni pewnie, jak zobaczy. O, poleciał. Co robisz w małżu? Sprinkler robisz? No, dzisiaj nie jest tak gorąco. Zobaczcie na tą trawkę, jak nam tutaj wyschła. No szok, co? To jest za mało, nie? No, jakoś tak trzeba będzie później na tą stronę, no bo tu masakra jest. A tu zobaczcie, wreszcie nam wychodzi. Co prawda nam trochę pospływało, ale te takie małe dziurki to już później będzie łatwiej załatać, nie? Tak myślę. Ogólnie to by się nam... No, już rośnie przecież. A tutaj, weź. Duże było. Weź tutaj ten. Zakryj. Trochę, może tutaj jeszcze wyrośnie. Myślisz, że te ziarenka, co są, ale nie urosły, jeszcze puszczą? Czy nie już? Z korzenia wyjdzie trochę. Nie kop. Idziesz pospać? No. Ale bałagan tam. Jeszcze nie skończyliśmy tej szopy rozbierać. Zobacz, jakie mniemniaki będą. Mniemniaki, no. O, ślimaki były na ziemniakach? A nie, to woda, myślałam, że ślimaki. O, kwiatki zaraz będą. Znaczy, że można kopać. Patrz, ile Chcesz tutaj będzie. Chcesz zobaczyć, ile to? Nie. Patrz, ile będziemy mieli owoców. O, coś nam wpieprza. Co to jest? Coś nam wpieprza. Widzisz liska na wierzchu? No. Trzeba popryskać. Ale czym? Wodą z octem. Ponoć. I nasza kapusta piękna. Ślicznie ona wygląda. To jest dekoracyjna, tylko zjadłem taką. I tak sobie leżymy. Znaczy ja trochę siedzę bardziej. O, tak, Borysku? Cieszymy się słonkiem. Tak, Lunisku? O, jak dobrze. Ogólnie to bardzo wam chciałam podziękować za takie fajne odebranie filmu Q&A, który wczoraj nagrywaliśmy, ale puściłam wam oczywiście przed jakimiś tam vlogami, które mam nagrane. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie odebraliście i dziękuję wam bardzo za wszystkie wiadomości, które dostaliśmy, bo wow. Ogrom, ogrom. Naprawdę dzięki. Będę robiła na obiad szparagi w tahini z przepisu jadłonomia. Akurat mi spadła jadłonomia jak zawsze z nieba. Także będę robiła te szparagi, bo kupiliśmy znowu więcej. Radosława musiałam wysłać właśnie po tahini. Także zdenerwował się bardzo, bo przewrócił z pracy, położył się, wyspał się, obudziłam i mówię, wstawaj, szkoda dnia, na spanie wstał. I przyszła błagająca żona z podkulonym ogonem prosić go, by pojechał do sklepu po tahini. Ale pojechał z radością, także... A muszę jeszcze mu napisać, by nuggetsy mi kupił. Tak, bo mam chęci właśnie na tahini, na szparagi, w sensie tahini. I na nuggetsy, a nie mam nuggetsów. I nie wiem, czemu mówiłam. Dobrze, także szybko piszę. Nie ma już Radosława prawie pół godziny, także sobie wyobrażam, jak będzie strasznie na mnie urwował. Że mógł znaleźć sos z tahini na 100%. Zobaczycie, na 100% będzie jadka. A ja w ogóle sobie dzisiaj przypomniałam, znaczy wczoraj sobie przypomniałam, a dzisiaj znowu zapomniałam i znowu sobie przypomniałam, że jeszcze dzisiaj mam wizytę w szpitalu za 15 po czwartej, także dzięki Bogu, że tutaj na miejscu, a nie gdzieś tam daleko po... Nie, w ogóle. Głowa? Nie wiem, ktoś mi zabrał tą głowę ostatnio, gdzieś się podziała. No ziemniaki zaraz będą dla niego gotowe, a jego nie ma, no nie wiem. Co ten mój Radosław robi w tym Sainsbury's? Powiem wam, była piękna, piękna pogoda, cały czas z tym kubkiem tak podjeżdżam. Była piękna, piękna pogoda, ale tak się zrobiło, tak ciepło jest cały czas, ale gdzieś to słonko zaszło. I mi się to bardzo nie podoba. Mój kosz z przodu domu wczoraj prawie że wysekł. Wszystkie bratki na dole oklepnięte, ale podlał Radosław, bo dla mnie jest za wysoko. I od razu wszystkie kwiaty pięknie wstały, także tyle dobrego. Także mówię wam, czekam na to, bo nic nie mogę zrobić. No, szparagów nie ugotuję, no bo za wcześnie. Także czekam, niech przyjeżdża. No, myślę, że muszę się przebrać zaraz, ale pójdę w tej bluzeczce. To jest bluzeczka, którą kupiłam jakiś czas temu w zeszłym roku ją kupowałam w H&M. Bardzo fajna ona jest. Taka dłuższa, także założę tylko dżinsy, bo chodzę w shortach, założę tylko dżinsy i gotowa jestem do wyjścia na to. Klapki na stopy i lecę, lecę. No gdzie byłeś? Waziarz biedny musiał. A zaraz jechałeś naprawdę, czy to stara reklamówka? Aha, to będziesz jadł? Ty chicken Kiev? Bo i to dobrze, to już ci ziemniaczki gotują, to można włożyć to i to zaraz do piekarnika. Zaraz idziemy do tego. No ja wiem, ale już ziemniaki. No jest, tahini, także spoko. I kolendra świeża, tak? To jest jedyny, tylko że to jest tahini VIP.
To jest jedyny tahini, jaki był w sklepie. Wegański oczywiście. Nie, no spoko, bo to się robi taki rozrzedzony z wodą i sokiem z cytryny. Aha, no to spoczko. Dziękuję. Ale musisz mi kochać, skoro jeszcze kupiłeś lody Magnum Double Coconut. Muszę. Musisz. No. O. No dobra. Kota. Chcemy kota. Wiesz, jaki ona jest. Pulpetka. Wielka. To nie jest kot, to jest ryś, ty. To nie jest pulpeta. O, moja pulpetka. Chcemy kota, Ilona. Kradniemy waszego kota. Nie. Tak. Nie. Wczoraj sam powiedziałeś, że chciałbyś kota. Nie. Dobra, już weź szybko i zrób mi zdjęcie. Kota wygłaskana, wypieszczona. Jedziemy wreszcie zrobić ten obiad, bo jest, powiem wam, godzina 17, ja dzisiaj jadłam śniadanie o 10 rano. Radosław nawet nie wiem, co jadł. Aha, no i loda jeszcze zjadłam. Radosław, co ty dzisiaj jadłeś? Suchą bułkę. A ja śniadanie o 10 rano. Także, już umierając z głodu, będziesz musiał szybko zrobić obiad. Czemu ja znowu? Ty? Czemu ty ja znowu? Ja byłem w pracy, ty miałaś cały dzień, żeby zrobić Radek, obiad. Nawet mnie denerwuj, czemu ty znowu? Taki mieliśmy układ, że ja sprzątam i piorę, a ty gotujesz, a ostatnio nie robisz nic. A kto posprzątał w kuchni? A kto posprzątał w salonie? Ale ostatnio ja cały czas gotuję. Koniec już z tej ulgi. A grill to kto ci robił? Grill. Dwa razy w życiu zrobił grilla i się... W życiu? Wyrzuca jakby... A ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że jak lubicie nasze filmy, to poprosimy o misia lubisia. A jak nie lubicie naszych filmów, to poprosimy o misia nie lubisia. A skąd się to wzięło? Misie lubisie? Mhm. To było w tym. Petitki lubisie. Takie misie były. Biszkoptowe. Takie biszkoptowe ciasteczka. Tak, w sklepie były bardzo popularne. Jak się wycisnęło to ciasteczko tak mocno, to wychodziła czekolada tak. Dziurami. Okej, gorąco, co? 24 stopnie niby. Nie wyłączało się klima, ale chyba muszę odłączyć. Powiem wam, że mieliśmy spóźnienie u lekarza ile? 20 minut. Długo. Wcale nieźle. Moim zdaniem długo. Za długo. Ale wiesz, tutaj znowu rodzinnego doktor... Rodzinnego cały czas przecież mamy przynajmniej pół godziny, ale 45 to szpital. Ale doktor znowu do mnie wyszedł tam. Tutaj jest tak fajnie, wiecie, bo jeżeli jesteście, jeżeli macie wizytę, nie tylko w ogóle w szpitalu. Nasza doktor też zawsze do nas wychodzi na zwołanie. Jest pielęgniarka, która mówi, że możemy iść, ale w międzyczasie, zanim my się zbierzemy, to zawsze już nasza doktor wychodzi i nas zaprasza. I tak samo tutaj wychodzą lekarze do ciebie i mówią, come on. Zapraszają. Zawsze, kochanie, zawsze do gwiazdy się wychodzi wcześniej, żeby zaprosić do środka. Nie wiesz, jak to jest? Jesteś gwiazdą YouTube'a. Zaraz po Borysie. Obiad gotowy i tutaj mamy to wedle przepisu jadłonomii. Radosław mówi, że to jest bardzo dobre. Nie jego smaki, ale powiedział, że smaczne. Także zobaczymy, jak to wszystko razem będzie wyglądało ze szparagami. Ale wygląda pięknie, co? Bardzo pyszne. Nawet Radosław powiedział, że bardzo dobre, że restauracyjne. Także kochani, zostawię wam linka do tego przepisu na jadłonomii pod filmem, bo naprawdę warte spróbowania. Smakuje jak masło orzechowe. Ale wszystko razem się z tą kolendrą, nie? Z tymi orzeszkami zarąbiście zgrywa. Mhm. Może gdyby były faktycznie orzeszki jeszcze solone pistacjowe, to byłoby jeszcze inaczej, jeszcze pyszniejsze, nie? Bo ja jadałam tylko to, co mieliśmy, czyli orzeszki jakie? Pini? I do tego mi dały i troszkę słonecznikam. Dobra, jem. Boże, jaką mam okrągłą twarz. Zawsze ci to mówię. Tak, nakarmiła mnie jakimiś halumi z rumi. Tahini. Tahini z hrini. Jeżeli ktoś... Boryś, cicho. Pan mówi. Nakarmiła mnie jakiś z hrini tahini. To smakowało jak masło orzechowe. Zmielone bardzo. Jak hałwa. Tłuste jak... Zdrowe, takie tłuszcze są potrzebne. Ja nie jem żadnego mięsa, to muszę jeść takie tłuszcze. Tak, dobre było. Ale bym się na to chyba w restauracji nie skusił. Bo nie znasz, w domu też nie chciałeś jeść, dopiero jadłeś i powiedziałeś, że pyszne. Wolałbym steka. Stek. Tak, pamiętacie? Lubi się? Nie lubi się. Ale ci się spodobało, co? Lubi się. Mi się lubi się. O Jezu, ale mi dobrze, że tak zostało już do grudnia. Ta pogoda? No. Ale ci się śmieję lub nie, ja codziennie co nagrywam, bo jak jestem tutaj co rano jem śniadanie w ogrodzie. Co rano jem śniadanie w ogrodzie, to codziennie mówię, Boże, jak mi dobrze. Dzień w dzień mówię, Boże, jak mi dobrze i nie mogę się nacieszyć tą pogodą. I super. Tym ogrodem.
i tym, że wychodzimy do tego ogrodu. My cały czas siedzimy w ogrodzie, nie? Praktycznie cały czas. No, bo w domu cały czas remonty trzeba robić, to wolę wyjść. No nie robisz przecież nic. A właśnie przed chwilą z Radkiem rozmawialiśmy, że nie słychać, żeby nasi sąsiedzi siedzieli. Może pracują, albo... Nie, mówię do Joli, bo tam są okna, normalnie widać tam, o, że ludzie widzą nasz ogród, jak my siedzimy na ogrodzie, cały czas jemy śniadanie na ogrodzie, pijemy kawę na ogrodzie, bawimy się z psami na ogrodzie, golimy trawę na ogrodzie. No w domu to by było nie... za bardzo golisowe. No ale tak, siedzimy na ogrodzie i wszystko robimy na ogrodzie i sobie tak siedzę i mówię do Joli, ciekawe czy oni sobie myślą, Boże co za głupki, zamiast siedzieć w domu i grać na PlayStation, to siedzą na ogrodzie. No. Ale... A to my tak o nich myślimy, że ich nie ma na ogrodzie. No chyba no. Właśnie, że... Pracuję. O Luniu, nie, Boże, nie, no, wczoraj tu... było ten, pachniało. Gdzie ty się tu ładujesz? Pachniało grillem. Grillem, no na weekendy wychodzą, no gdzie ty tutaj idziesz? Na weekendy wychodzą, ale twoje tak... Twoje majtki wiszą tam. To nie majtki, bo majtek nie masz. A nie, są jakieś... Radek! Powiększę. Nie da się powiększyć, tu nie da się. Nie. Co ty głupku, ja nie umiem, ja nigdy nie się... Lunia, no czemu na panią wchodzisz? Czemu ty... Co ty chcesz od... Nawet uciekaj z tym jezorem. Nie powiem ci, co sobie lizała przed chwilą. Łapkę. Dupkę. Różową. Zawsze jak ten... A nie powiem tego, bo to jest obrzydliwe. O, trzeba ją wykąpać. A idź ty z tą łapą śmierdzącą luną. Nie, trzeba ją wykąpać. Luna, śmierdzisz ty. Ty śmierdzielu ty. Chyba zabieraj tutaj, moje pasztety są. Rudy śmierdzielu. Dobry śmierdziel. Bebe. No ty masz fajne te pasztety, ja lubię twoje pasztety. Ja się odegram kiedyś za tego starucha, zobaczysz. Z jakiego starucha? Pamiętasz, że kiedyś ten? Ty chciałaś... cały czas? No. Pamiętasz, że kiedyś powiedziałaś mi do ten? Siedziałem na fotelu, a ty do mnie, ty staruchu, czy tam stary! I ci powiedziałem, że się odegram za to. No ale jak już się małżeństwo jest małżeństwem, to już jest stary i stara. Chyba ty. Ja w życiu tak do ciebie źle nie powiedziałem ci. Larwa. Tak, także najedlimy się. Teraz by mi się piwo napiło. To idź sobie kup. Nie chce mi się. Idź mi z shell drinka. Nie chce mi się. Obiad jej zrób i jeszcze jej się nie chce. Obiad zrób! Boże. Jesteś takim leniem obrzydliwym. Że przepraszam cię znaczy, bardzo, chciałam że powiedzieć co? Kłamczuchem, nie leniem. Co się dzieje z twoim mózgiem? Kłamczuchem obrzydliwym jestem. Joli, mózg siada chyba za dużo na słońcu przebywa. No, chyba tak. Co ty z liczeniem, co to miałaś z tym liczeniem? Co ja z liczeniem miałam? Ja jechaliśmy, z liczeniem jechaliśmy dobra do sklepu zawsze. I coś ten... Kurczę, Jolka ja gotuję, wyobraźcie sobie, to jest po prostu masakra. To jest bardzo dziwne u mnie, nie? Z tym gotowaniem. Pamięć ma rewelacyjną. Wszystko, co przeskrobałem, pamięta w najmniejszym szczególe. Wszystkie imiona, nazwiska, daty urodzeń, kolory samochodów, tablice rejestracyjne, wszystko pamięta. Ale jak ma coś gotować i widzi przepis na internecie, to musi iść z laptopem do kuchni, bo nie pamięta, że dwa żółtka wymiesza z dwiema łyżeczkami cukru. I no będzie to sprzedawać. Będzie to sprawdzać 20 razy. 20 razy co i tak nie zapamięta. Zrobię jeden składnik i wracam się, znowu czytam całość, zrobię to, znowu muszę wrócić i znowu czytać całość. Nie potrafię zapamiętać przepisów, nie wiem dlaczego tak jest. Masakra. No masakra, powiem ci strasznie. Mówię wam, że uch. Borys, idziemy na spacer? Nie chcesz iść na spacer rozebrać? Nie idziesz na spacer? A jak ubrany, to już nie ma ekscytacji. Nie wiem, o co chodzi, co? Może jak on szczeka, to go ten smycz gryzie w dupę. Żeby cię smycz w dupę nie ugryzła. Żeby cię bym ja za dupę nie ugryzłem. Chciałbyś. Kto wie? No, smuda? Wyszłam rozebrana, jakby to co najmniej była godzina 12 w południe. Jakby słońce grzało na maksa, a to już zaraz 21 i trochę marznę. Ale ty to masz takie lęgałek, a ja w ogóle zupełnie rozebrana. Idź się ubierz. Rozpłaszczona. Chodźcie pieski, chodźcie, zrobcie kubkę i siusiula. Idą chłopaki i suka. Patrzcie jak ślicznie. Patrzcie jak ślicznie. Wow. Pięknie, co Radzio? No bardzo zimno.
Radosław zrobił kolację. Pastę z makreli. Tak? Ty jesteś makrela? Z jajami, z ogórkiem. I z cebulą. Aha, i trochę majonezu. Bardzo mało brakowało, bym się z wami nie pożegnała, także kochani, żegnam się. Do następnego razu. Buziaki. Dzięki za oglądanie.